Szybka taka biografia z Szymona. Tutaj mam swoje notatki. Jeszcze tylko chwileczkę wyciszę po prostu, bo się ja słyszę siebie tutaj. Ja słyszę siebie, nie wiem, czy to jest spowodowane YouTube'em. Mimo wszystko. Więc tak, jeśli chodzi o Szymona, na pewno Szymona znacie. Jest dosyć znany w Polsce, tak? Jest to specjalista SEO z doświadczeniem w pracy w agencji, także jako freelancer oraz in-house po stronie klienta. Założyciel butikowej agencji SEO Takaoto, współautor książek Projektowanie strategii marki i SEO Playbook. Chętnie dzieli się wiedzą na swoim oraz agencyjnym blogu, a także w prasie branżowej i na konferencjach. W codziennej pracy zajmuje się wyznaczaniem strategii pozycjonowania stron klientów oraz audytami SEO. Zwolennik kompleksowego podejścia do działań marketingowych, boże jak to fajnie w ogóle brzmi, nie? Prywatnie mąż, ojciec i meloman. Słuchajcie, są takie, mam tutaj takie notatki Szymona, to są fun fakty. Szymon jest miłośnikiem muzyki metalowej, zwłaszcza w jej cięższych odmianach, z death metalem na czele. To, co dla was jest darciem ryja i chaotycznym hałasem, dla niego jest kołysanką, bo po prostu jest to świetnie napisane. W życiu wyznaję zasadę rock and roll, to nie rurki z kremem. Interpretujcie to jak chcecie. Słyszałem to na ostatnim SEO Race i to naprawdę, jak to się słyszy na żywo, to jest rzeczywiście bardzo to śmieszne. SEO zaczął się zajmować chyba tak jak wszyscy, trochę przez przypadek i tu się zgadzam, bo nie znam chyba nikogo z branży SEO, kto by tak naprawdę powiedział sobie, dzisiaj zaczynam SEO, to jest to, o czym marzyłem, tak? Każdy jest gdzieś tam z nas przez przypadek. Dzisiaj z nami będzie jeszcze Kasia Katarzyna Dworzyńska, też mam jej tutaj biografię. W branży jest od 10 lat, do 2014 roku związana z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie odpowiadała za działania marketingowe i komunikacyjne dla, uwaga, Orange, a następnie Play. To jest naprawdę epicko brzmi. Jej obecny projekt to agencja PR Calling, skupiona wokół firm z branży NewTech, MarTech i FinTech. Jest również mentorką w programach akceleracyjnych dla startupów, autorką wielu publikacji branżowych, które okazały się między innymi w marketingu w praktyce online marketing Polska, nowymarketing.pl. Jest również prelegentką. Na blogu www.dworzyńska.com porusza tematy związane z szeroko rozumianym biznesem, komunikacją oraz technologiami. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tutaj się z tobą, Kasia, zgadzam. W wolnych chwilach, uwaga, biega, ja tak samo, także pionę. Kasia, mama dwóch chłopców, Mikołaja i Teodora. I wiecie co, mam teraz taki naprawdę tutaj fajny fun fact. Wiecie co, słuchajcie, Kasia uczy się gry na saksofonie, to jest niesamowite, nie, że w ogóle jest mamą dwóch dzieci, jeszcze robi PR, jest prelegentką i jeszcze ogarnia w ogóle granie na saksofonie. Super. Jesteś tutaj widzę, że tak mam napisane, że jesteś uzależniony od książek. Ja jestem fanem audio książek. Powiedz mi tak z ciekawości, czy ty nie usypiasz przed tymi książkami, bo ja mam coś takiego, że po prostu ja czytam książki i bardzo szybko usypiam, nie wiem jak to mi się dzieje, czy ty masz jakąś strategię czytania też? Nie, absolutnie nie mam strategii żadnej czytania, też najczęściej usypiamy. Bo czytam je, jak ogarnę całe towarzystwo, jest późno w nocy i otwieram książkę i zdarza mi się oczywiście też czytać dosyć długo, ale też czasami jest tak, że niestety pół strony i już jest drzemka. Dzięki. To jest strategia usypiania, a nie. To jest strategia usypiania, tak, dokładnie. Ale jest strategia. To jest kolejny, strategia musi być. Kolejny growth hack. Dokładnie. Kamil polecam. Jeszcze z nami? Cześć. Kamil usta. Słuchałem, ale bez czytania. Słuchajcie, Kamil jest head of content w Takaoto, wcześniej content manager w SMS API. Czy to jest dobre, czy to jest poprawna wypowiedź? SMS API? Bardzo dobra, słyszałem gorsze, więc... Aha, bo ja myślałem, że to jest jakiś SMS API, to jest taki, wiesz, taki... Tak, może takie też słyszałem, ale SMS API jest w porządku. Okej, okay, tutaj mam napisane, że jesteś PR-owcem oficjalnie, czyli tak już w ogóle PR-owiec, tak? Koniec, od 2008, to już jesteś 11 lat właściwie w branży PR-owcem, tak? Czy to się zgadza? To się zgadza, ja byłem, zaczynałem jako PR-owiec, potem dochodził właśnie ten content marketing, teraz dochodzi SEO, staram się rozwijać razem z branżą, więc, ale zawsze te podstawy PR-owe mam i staram się we wszystkim zwracać na to uwagę właśnie. Dobrze, mam tutaj twoje fun fakty.
I to jest coś takiego, czego nie rozumie i to będzie bardzo chyba śmieszne. Najdziwniejszą rzecz, jaką napisał, to scenariusz do kilku odcinków serialu Dlaczego ja? Powiedz mi, co nie słyszałeś nigdy o Dlaczego ja? Nie. Powiedz mi, co taki, jest taki format telewizyjny, to się nazywa SOG DOC. To jest teraz bardzo popularne, są wszystkie szkoły, nie wiem, szpitale. To leci w godzinach przedpołudniowych, aby osoby w domu siedzące mogły to oglądać, a wszystko zaczęło się właśnie od takiego formatu Dlaczego ja? Jeszcze nikt nie wiedział, że to tak wybuchnie w Polsce, że będzie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt produkcji na tym się opierających i to był taki pierwszy program, wiesz, z naturszczykami w roli aktorów, w którym nawet nie pisało się kwestii, tam Marta mówi to, to i to, tylko trzeba było napisać: Marta, powiedz, że nie lubisz Jarka, ale własnymi słowami, bo gdyby oni musieli jeszcze uczyć się tekstu, poza tym, że grają, to nerwy ich tak zjadały, że nie byli w stanie powiedzieć nic przed kamerą. Ale bardzo dobre doświadczenie, bardzo dobre. Ciekawe, ciekawe. To w takim razie mam homework, muszę naprawdę dużo nadrobić. O tym nigdy nie słyszałem. Dobra, zaczynamy. Szymon, powiedz nam, o czym będzie tak twoimi zdaniami ta prezentacja, jakieś może takie szybkie, nie wiem, dwa zdania i wchodzimy z tematem. Jasne. Znaczy tak jak sama nazwa prezentacji wskazuje, będziemy mówić tu o przekroju dwóch dziedzin SEO i PR, bądź też o SEO PR jako dziedzinie samej w sobie, też bym się chciał nad tym troszeczkę pozastanawiać i was w sumie sprowokować też do tego, żeby zdefiniować, czy taka dziedzina w ogóle istnieje, czy to jest nazwa jakiejś, nie wiem, taktyki, usługi, strategii, będziemy sobie troszeczkę gdybać. No i co, no oczywiście ja będę mówił z perspektywy specjalisty SEO, ale także z uwzględnieniem tych kwestii PR-owych, ponieważ no, w momencie, kiedy publikujemy cały szereg treści, artykułów dla naszych klientów, również uwzględniamy pewne kwestie PR-owe, nieraz gdzieś tam współpracując, też rozmawiając z Kasią tutaj obecną, mówiliśmy o tym drugim aspekcie, jak PR-owcy mogą wykorzystywać wiedzę na temat SEO, więc myślę, że wszystkie te aspekty tutaj poruszymy, a potem zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyniknie, bo wydaje mi się, że to jest taka dziedzina, która nie jest jakoś mocno usystematyzowana, nazwana, zdefiniowana, więc każdy może troszeczkę inaczej sobie do tego podchodzić, więc może to będzie ciekawy punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Świetnie. W takim razie po prezentacji Szymona zaczniemy panel dyskusyjny i wtedy będziemy tak naprawdę zalewać pytaniami Szymona na temat, co on tak naprawdę wie na temat PR. Dobra, no to Szymon, jedziesz. Okej. Okay. Czy widać prezentację? Tak, okay. Ja widzę. Świetnie. Dobra, czyli tak, SEO i PR w 2019 roku, może być w 2020 mogliśmy nazwać, byłoby bardziej tak sexy. Niemniej 2019 rok, to co wiemy teraz, to co jest realizowane teraz. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to wpisałem sobie po prostu w Google hasło SEO PR, żeby zobaczyć, czy pod tym hasłem nie znajdę na przykład jakichś usług, jakichś ofert. Gdzieś tam dalej scrollując wpadłem na parę takich no, bardziej niszowych jakichś firm, które niby próbowały pod tym hasłem przedstawić ofertę, natomiast nie była ona dość konkretna. Raczej spotkałem się z artykułami poradnikowymi, artykułami tutaj tworzonymi przez czy to agencje SEO, czy przez magazyny marketingowe. Tu nawet się załapał jeden wynik z mojego bloga, pisany tutaj przez Kasię, więc taki trochę tutaj cross promocja nastąpiła, natomiast no, to też jest element tego SEO PR-u. Niemniej to wskazuje na to, że nie jest to na pewno dojrzały rynek, który byłby gdzieś tam wyodrębniony, tak? Ciężko jest znaleźć agencję SEO PR czy coś w tym rodzaju, raczej to w ten sposób nie funkcjonuje. Popatrzyłem sobie też na popularność tej frazy, bo czasem jest tak, że to nie jest jakaś konkretna usługa, jakaś konkretna, powiedzmy, konkretny element sprzedaży czy segment rynku, natomiast no, gdzieś tam wiedzowo być może jest to popularne zapytanie. Otóż nie, w Stanach Zjednoczonych według Semrusha to jest około 70 zapytań miesięcznie średnio, więc to jest naprawdę taki plankton wśród słów kluczowych. Jak sobie zobaczyłem na Polskę, no to jest jeszcze słabiej, tu jest ten wolumen około 10, tak? Wiadomo, to są jakieś tam uśrednione, estymowane wartości, natomiast pokazują skalę, że to nie jest jakiś super popularny temat, to nie jest tak, że ludzie wpisują sobie, nie wiem, pozycjonowanie sklepu internetowego, czy nie wiem, reklama Google Ads i tak jakby szukali konkretnej usługi, nie jest to na pewno coś takiego sexy na rynku.
Też nic nie wskazuje na to, żeby tutaj ten trend rósł, tak? Nie ma jakiejś zmienności, nie ma jakiegoś boomu w ostatnim czasie, nie jest to jakiś next big thing, jak to się czasem mówi w przypadku tych buzzwordów, raczej nie mamy z tym do czynienia. Niemniej uważam ten temat, ten jakby zakres, właśnie ten przekrój SEO i PR-u za bardzo ciekawą dziedzinę i uważam, że powinniśmy ją brać pod uwagę. Więc czy SEO PR jest potrzebny jako usługa? Tutaj no każdy może mieć swoje zdanie, każdy może do tego inaczej podejść, natomiast mi się wydaje, że powiedziałbym tak, i tak i nie. SEO PR jako taka usługa, którą można by było wrzucić do cennika jakiejś agencji i sprzedawać, nie wiem, w jakichś pakietach, dosyć ciężka sprawa, bardziej na zasadzie świadomości i komunikowania klientowi, że agencja SEO ma też jakieś kompetencje związane z public relations i na odwrót, że agencja public relations też uwzględnia na przykład jakieś kwestie SEO, to jest moim zdaniem ważne i po prostu jest też dla klienta wartością dodaną i wydaje mi się, że raczej tutaj potencjał tkwi w tym, że właśnie agencje SEO i agencje PR będą promowały takie podejście bardziej holistyczne, bardziej przekrojowe do działań marketingowych, no bo wszystko się finalnie sprowadza do marketingu, do komunikacji, do wyjścia gdzieś tam do klienta, do budowania zasięgów, sprzedaży i tak dalej. Więc no skoro te dwie dziedziny korzystają czasem z podobnych narzędzi, spotykają się w tych samych miejscach, chociażby w formie jakichś tam publikacji w mediach, no to warto po prostu o tej kwestii rozmawiać. Pierwsza część prezentacji będzie poświęcona jakby tej mojej perspektywie, czyli jak public relations mogą pomóc w SEO. Tak? Ja prowadzę działania SEO, chciałbym się dowiedzieć, tak, jak PR-owcy, jak taktyki PR-owe, jak dziedzina public relations i wiedza z tej dziedziny mogłaby mi pomóc w pozycjonowaniu stron. Bo to jest jakby ten mój główny cel, tak? Klienci do nas przychodzą po to, żeby pozycjonować im stronę, a nie żeby realizować jakieś tam inne dodatkowe usługi. W momencie, kiedy mówimy tak stricte o SEO, no to kojarzy nam się to przede wszystkim ze słowami kluczowymi i ze zdobywaniem pozycji na określone słowa kluczowe w organicznych wynikach wyszukiwania w Google bądź też w jakichś innych wyszukiwarkach, ale w Polsce to jest praktycznie tylko Google. No i tutaj pierwsza rzecz, która się kłania i bardzo często podczas audytów, które wykonuję, wychodzi, to brak takiego skupienia na wizerunku marki i tego świadomego dbania o wizerunek marki już na etapie właśnie wyników wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania na to zapytanie brandowe, na nazwę naszej firmy, nasze nazwisko albo nazwę naszego produktu, jeśli jest jakaś tam unikalna, są bardzo ważnym elementem, o który powinniśmy dbać. Bardzo często jest to pomijane przez marketerów, przez SEO-owców, ponieważ no, w tym takim podejściu SEO nie ma tutaj zbyt wielkiej filozofii, bo prawdopodobnie na nazwę naszej marki jesteśmy na pierwszej pozycji. To już się coś bardzo złego dzieje i rzeczywiście musieliśmy coś mocno schrzanić, jeśli na nazwę naszej marki nie jesteśmy w topie. No więc wszyscy wychodzą z założenia, ok, jesteśmy na pierwszym miejscu, to jest nasza marka, ktoś szuka naszej firmy, to do nas trafi, koniec, tak? Koniec tutaj jakby filozofii, nie ma nad czym się zastanawiać. Otóż nie, uważam, że jest nad czym się zastanawiać. Zawsze podkreślam, że warto zobaczyć, jak wyglądają te wyniki brandowe. Jak wygląda cała pierwsza strona wyników na zapytanie brandowe, również z takimi kombinacjami jak na przykład brand plus opinie, brand plus kto słyszał, kto korzystał, tak, tego typu zapytania w zależności od tego, czy to jest B2B, B2C, jaki produkt, ponieważ tam mogą wyjść różne ciekawe rzeczy, różne wyniki wyszukiwania, które niekoniecznie są dla naszej marki korzystne, niekoniecznie są pochlebne, czasem mogą być wręcz efektem działań nieuczciwej konkurencji bądź jakiejś pomyłki i wówczas trzeba reagować, trzeba interweniować. Te wyniki wyszukiwania brandowe, jak popatrzymy sobie do Google Search Console, też nie zawsze kończą się kliknięciem w ten nasz wynik. Nie jest tak, że 100% zapytań o nazwę marki kończy się kliknięciem w ten pierwszy wynik, w nazwę, w domenę, tak, w stronę firmową. Nieraz widzę, że to jest na poziomie 60-70%. Część użytkowników wybiera inne wyniki, tak, no bo w wynikach wyszukiwania mamy tych linków więcej. Mogą przejść do wizytówki Google, mogą przejść do opinii w Google. Ta wizytówka po prawej stronie, ten widget dodatkowo potrafi zaciągać opinie na przykład z Facebooka, w branży IT bardzo popularny serwis Klatsch
też widziałem, te opinie są zaciągane, więc jeśli nie dbamy o te wszystkie właśnie miejsca, w których opinie na nasz temat są zbierane, to to również może rzutować na nasze wyniki brandowe. A najgorszą sytuacją jest taka, jeśli ktoś wpisuje nazwę naszej firmy, bo dostał rekomendację, dostał polecenie, żeby do nas przyjść, tak? Wpisał nazwę firmy w wyszukiwarce, już chce kliknąć ten pierwszy wynik i zapoznać się z naszą ofertą, ale coś go stopuje, bo widzi, że na przykład tam jest ocena 2 na 5 gwiazdek, tak? Albo że zaraz pod naszym wynikiem firmowym jest, nie wiem, opinia z jakiegoś serwisu, gdzie się dyskutuje o naszej marce i nie wiem, krzyczy title, uwaga oszuści, tak? No, tego typu działania powinny być monitorowane. Ja też zwracam uwagę, że w ogóle słowo kluczowe, brand jako słowo kluczowe powinno być też brane pod uwagę w ujęciu czasowym, jak często jest wyszukiwane, czy mamy jakiś przyrost tutaj w tym zakresie, ponieważ jest to dla nas najważniejsze słowo kluczowe, bo tak naprawdę jeśli mamy jakąś frazę generyczną, która nie wiem, jest określeniem naszej usługi, elementu naszej oferty, produktu, to zawsze prawdopodobnie będziemy mieć jakichś konkurentów, którzy będą z nami rywalizować o to słowo kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o nasz brand, no to jeśli odpowiednio sobie zadbamy o pokrycie tych wyników wyszukiwania chociażby własnymi profilami z mediów społecznościowych, jakimiś artykułami właśnie PR-owymi, na przykład w prasie, w mediach online'owych, gdzie pojawia się wzmianka o naszej marce, no to wówczas tej konkurencji takiej bezpośredniej nie mamy. Te zagrożenia w wynikach wyszukiwania są takie, że najczęstsze, które spotykam podczas audytów, to jest serwis taki jak GoWork czy podobne, gdzie pojawiają się opinie o pracodawcy, z których moderacją jest różnie, z których wiarygodnością jest różnie, no i dochodzi tam często do różnego rodzaju manipulacji. Jeśli tamta ocena jest bardzo negatywna, również w przypadku takich na przykład, nie wiem, jakichś eksperckich usług, marek B2B, budujących wizerunek ekspercki, bardzo niska ocena w takim serwisie GoWork, niby wystawiana przez pracowników, chociaż ciężko to zweryfikować, może rzutować też na decyzję potencjalnego klienta. Same opinie klientów na różnego rodzaju forach są zagrożeniem. Również zawsze zwracam uwagę, żeby klienci, którzy chcą się efektywnie pozycjonować w sieci, nie stosowali takiego starego podejścia, że wybiera się domenę generyczną, domenę z jakimś słowem kluczowym, jako tą nazwę firmy, nazwę tego swojego miejsca w sieci. To już nie te czasy, to nie jest 2005 rok, żeby tego typu domenami spamować i wchodzić na najwyższe pozycje, a nawet jeśli by nam się to udało, bo kiedyś wybraliśmy taką domenę i udało nam się być gdzieś tam w topach, no to zawsze jesteśmy zagrożeni, że bardzo podobne marki albo po prostu firmy pozycjonujące się na tą naszą generyczną nazwę gdzieś tam nas przeskoczą i wówczas ci klienci, którzy chcieliby bezpośrednio do nas dotrzeć, czyli ci wpisujący nasz brand, nie będą do nas trafiali, tak? Więc znowu trzeba bardzo się temu pilnie przyglądać i podchodzić do tego strategicznie. Tak jak mówiłem, można sobie monitorować to, w jaki sposób jest wyszukiwana dana marka w panelu Google Search Console. Każdy specjalista SEO chyba słyszał o Google Search Console, może niekoniecznie każdy specjalista PR, więc jeśli tutaj PR-owcy też są z nami, to sugestia, żeby takie narzędzie sobie skonfigurować. Jest to darmowe narzędzie, ogólnodostępne, można sobie je podpiąć do swojej strony, zweryfikować dostęp, podobnie jak z Google Analytics i dzięki temu widzieć, co się dzieje z naszą stroną w wynikach wyszukiwania. Jeszcze zanim użytkownicy klikną w dany link i przejdą na stronę internetową. Istnieje w branży SEO taka dyskusja już od dłuższego czasu, czy wzmianki o marce w sieci mają przełożenie na pozycjonowanie. No i jak to na naszych grupach SEO zawsze pada taka odpowiedź, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i tutaj też można byłoby w ten sposób dyskutować, bo to jest bardzo ciężkie do jednoznacznego zmierzenia i określenia. Na pewno nie jest to taki sygnał jak linki pozycjonujące, co do których nie ma wątpliwości, że wpływają na pozycjonowanie, budują autorytet domeny i budują widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Natomiast z tego, co można wywnioskować z wypowiedzi Googlersów, z obserwacji dużych kampanii, wzmianki o marce w sieci niejako uwiarygadniają stronę i wspierają działanie innych czynników. Czyli jeśli mamy na przykład bardzo dużo linków, mocny profil linków, ale nie mamy w ogóle wzmianek o marce, nie pisze się o naszej marce, nikt o niej nie wspomina, nie mamy jakiegoś bazu w social media, jesteśmy taką marką po prostu nieistniejącą poza tymi linkami prowadzącymi do naszej strony, no to też w oczach silnika może być, algorytmu może
może być niewiarygodne, jeśli wszyscy inni konkurenci jakieś tam publicity mają, jakąś świadomość po stronie klientów mają i jest o nich mowa w sieci. Polecam, tutaj też będzie można sobie potem, myślę, pobrać tą prezentację, ją podeślę. Tam są linki też do niektórych źródeł podane. I tutaj jest link do rozmowy Erika Enge z Garym Ilsem z Google'a, gdzie właśnie omawiają kwestie tych brand mentions, unlinked brand mentions, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony docelowej. Oczywiście tam pada dużo takich frazesów. Ja specjalnie złapałem tutaj kadry z ich rozmowy, gdzie Gary Ilse mówi zgodną Googlersa precyzją: if the Wall Street Journal writes an article about you, then that's probably good thing. No więc fajnie, no dzięki za takie super, super dokładne rekomendacje, Gary. No tam jest troszeczkę więcej mięsa w tej rozmowie, więc polecam. Natomiast no tak nawet na chłopski rozum, po prostu patrząc na wiarygodność strony, jeśli nie ma żadnych wzmianek na jej temat, a jest bardzo dużo linków, no to nie jest to wiarygodne, może to być jakaś tam lampka ostrzegawcza w algorytmie, że to jest jakiś efekt samego spamu, prawda? Warto się temu tematowi przyjrzeć. Polecam jeszcze taką analizę już troszeczkę bardziej zaawansowaną patentów związanych z query intent, czyli z intencją zapytania użytkownika połączoną z brandem. O tym bardzo fajnie opowiadał Bill Slawski na blogu GoFish Digital, a także w podcaście z Christophem Semperem z Link Research Tools. Wskazuje tam, że w momencie, kiedy dany content, dany artykuł, coś, co opublikowaliśmy, jest celowo wyszukiwane przez użytkowników w połączeniu z nazwą naszej domeny, z nazwą marki, to wówczas dla Google jest też taka informacja, że to jest bardzo wartościowy content, że to jest content, którego użytkownicy szukają, do którego wracają, że to nie jest jeden z wielu wybieranych na liście w wynikach wyszukiwania, tylko jest to ze świadomą intencją wybierany artykuł, poradnik, zasób, cokolwiek to będzie, w związku z czym, zwłaszcza w krótszej perspektywie czasowej, może to oddziaływać też na pozycjonowanie po prostu tej strony docelowej przy innych zapytaniach, tak? Więc warto dbać o to, żeby ludzie po prostu chcieli do nas przyjść. To jest oczywiste jakby z perspektywy marketingowej, komunikacyjnej, PR-owej, ale dla SEO-owców to może takie oczywiste nie być, a tutaj pojawiają się sygnały i Google ma patenty wskazujące na to, że jakiś to sygnał może również być. Na pewno to, na co warto zwrócić uwagę SEO-owcom, agencjom SEO, czy też po prostu klientom korzystającym z usług SEO, że po prostu mocnej marce jest łatwiej. Nie zalecałbym skupiać się tylko na jednym kanale komunikacji, w ogóle też ze względów bezpieczeństwa, ale skupianie się tylko i wyłącznie na dotarciu do klienta przez SEO i całkowite zaniechanie właśnie takiego klasycznego marketingu, komunikacji w mediach, szerszej komunikacji, takiej zasięgowej bardziej niż performance'owej, no nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. W momencie, kiedy pracujemy z markami, które mają jakąś rozpoznawalność w swojej niszy, w swojej branży, w swoim otoczeniu, to jest nam dużo łatwiej też działać w kontekście pozycjonowania, ponieważ łatwiej jest o mocne linki, łatwiej jest uświadomić klienta, że wszelka aktywność związana z obecnością na konferencjach, wszelkie zaproszenia do wypowiedzi gościnnych, eksperckich, napisanie guest postów, które same się pojawiają w przypadku znanych marek, to jest świetny sposób na pozyskiwanie linków i agencja SEO sama z siebie tego raczej po prostu za klienta nie zrobi, więc w momencie, kiedy marka ma taką możliwość, należy to wykorzystywać, bo to jest budowanie jakiejś tam bariery między marką a jej konkurencją. Potem kwestia jakichś zaproszeń do raportów branżowych, bycie tą marką, która jest punktem odniesienia w branży, to jest bardzo, bardzo wartościowe w działaniach SEO. Po prostu siłą rzeczy taka marka, która już jest rozpoznawalna, której też ufają media, ufają dziennikarze, wydawcy i tak dalej, po prostu ma za darmo linki, część do follow, czasem no follow, niemniej ma te linki za darmo, a ich konkurenci muszą za te linki płacić, bądź też do pewnych mediów w ogóle dojścia nie mają. Przekłada się to też na wzmianki o marce, naturalne linki na forach, gdzie ludzie dyskutują o pewnych produktach, nie wiem, na takich serwisach jak Wykop chociażby, czy w social media, to wszystko dodatkowo robi robotę. No i po prostu dużo łatwiej jest zaistnieć w innych serwisach internetowych, no a umówmy się, cały czas te linki mają znaczenie, linki robią robotę w pozycjonowaniu, więc zawsze musimy znaleźć jakiś pretekst, żeby w obrębie innej domeny się pojawić, tak? Artykuły sponsorowane nie są wszystkim i są łatwe do odtworzenia przez konkurencję. Jeśli prowadzimy działania PR-owe i dotrzemy do tak zwanych earned media, no to w tym momencie budujemy przewagę, której
konkurencji nie będzie łatwo zniwelować. Ja sobie też zobaczyłem w Semrushu na swoje linki, tak na szybko, z jakich najmocniejszych domen pochodzą linki do mojej strony, te pierwsze kilka z brzegu, są to linki ze stron głównych, czy to jakichś agencji, z którymi gdzieś tam współpracowaliśmy, czy jakichś ważnych podmiotów branżowych, które na przykład wydały jakiś materiał, w którym się udzielałem, czy po prostu naturalne linki z artykułów innych specjalistów. To robi świetną robotę i gdyby nie to, że jakiś tam czas inwestowałem też po prostu w rozpoznawalność, to te linki by się nie pojawiły. Tak? To jest efekt jakiegoś tam osiągnięcia jakiejś tam kuli śniegowej, tak, efektu kuli śniegowej, gdzie w pewnym momencie ludzie zaczynają sami z siebie o marce wspominać i linkować. A o tych linkach przecież w SEO wiemy, że trzeba mówić i na nich się długofalowo skupiać. Z drugiej strony też trzeba przyznać, że taka mocna marka to też ograniczenie. Pracując dla jednej z marek in-house, też się spotkałem z tym, że w momencie, kiedy właśnie chcieliśmy zaistnieć na jakiejś stronie internetowej, jakichś targów, jakiejś konferencji, jakiegoś wydarzenia, to zawsze była informacja zwrotna: jasne, panie Szymonie, nie ma problemu, pakiet złoty 10 tysięcy złotych. Nie? No i w tym momencie no, ciężko nam było rozmawiać, ale nie, bo my wam dostarczymy wartościowy content i tak dalej. No, z niektórymi podmiotami po prostu się nie dało tego obejść. Tutaj taka sugestia, luźna rozwiązanie pod tytułem druga domena, która jest taka bardziej generyczna, bardziej udaje sama w sobie medium, udaje sama w sobie jakiś blog ekspercki, blog tematyczny, przez którą możemy pozyskiwać patronaty medialne. Wtedy za darmo pozyskujemy linki ze stron wydarzeń, ze stron konferencji, różnego rodzaju eventów jako patron medialny. Te linki prowadzą do tej jakby strony pośredniczącej, nazwijmy ją zapleczową, tak, ale jakby ona ma sama w sobie jakąś tam jakość, jest powiązana tematycznie i z tej strony linkujemy do siebie. Wówczas też ten link już przepływa i budujemy autorytet swojej domeny. Tutaj taki mały case'ik, taka niszowa marka. Może ktoś słyszał, Pornhub, kolega mi opowiadał, tam jakieś wideo puszczają. Co oni robią? Oni robią dużo roboty wokół tej swojej marki, wokół serwisów, w sumie nie skupiając się na swoim produkcie. Tworzą na przykład raporty, w których jest mnóstwo danych. Branża jest dosyć sexy, że tak powiem, więc zdobywa od razu szybko uwagę mediów, uwagę dziennikarzy. No i przede wszystkim dziennikarze lubią dane. Dziennikarze lubią jakiś wykresik, jakiś jeden wskaźnik, bo w oparciu o te dane można oprzeć jakąś narrację, pokazać jakieś wnioski, napisać wokół jednego wskaźnika dosłownie cały artykuł. Więc ta dystrybucja danych, tych corocznych raportów dotyczących wykorzystania platformy Pornhub robi im super robotę. W momencie, kiedy jest się tą marką top of mind, to też bardzo często, co zaraz pokażę na konkretnych publikacjach, dziennikarze piszą na przykład o danym rynku, tu w tym przypadku, nie wiem, często pada hasło porn industry, online porn industry i tym punktem odniesienia, jakby reprezentacją całej tej branży jest właśnie serwis Pornhub, mimo że tych serwisów jest mnóstwo, więc pojawiają się wzmianki, bardzo często pojawiają się też linki. Co więcej, Pornhub, tak jak mówiłem, bardzo często ze swoją komunikacją odchodzi gdzieś tam od tego swojego produktu albo gdzieś tam luźno o ten temat zahacza, organizują różnego rodzaju akcje CSR-owe. Ostatnio dużo się mówiło o pożarach lasów, o zaśmiecaniu oceanów, jest gdzieś tam ten trend ekologiczny w mass mediach cały czas na topie. Pornhub zorganizował taką akcję, że można było oglądnąć film porno na jakiejś plaży, na której dookoła chodzą ludzie i zbierają śmieci. No tylko, że trzeba było gdzieś tam przejść jakąś podstronę i za każde obejrzenie tego filmu Pornhub oddawał tam, nie wiem, centa czy dolara na ratowanie oceanów, tak? Tego typu akcje organizowane, nazwijmy to CSR-owe, bo tak jak mówiłem na początku webinaru, ten PR tutaj traktujemy jako coś pojemnego bardzo, to public relations, media relations, CSR, employer branding, te wszystkie kwestie wizerunkowe związane z komunikacją, z mediami, tutaj jakby wrzucam troszeczkę do jednego worka, może w sposób nieuzasadniony, może tutaj Kasia i Kamil potem mnie skarcą albo doprecyzują. Natomiast tego typu akcje przekładają się naprawdę na wzmianki, na obecność w mediach i to w mediach mainstreamowych, do których taki serwis jak Pornhub za bardzo wejścia by nie miał. Dlatego pokazuję akurat tutaj skrajny przykład, no bo na co dzień w mediach takich mainstreamowych, newsowych, na portalach o tego typu tematyce się nie pisze. Sprawdziłem sobie backlinki Pornhuba.
w poszukiwaniu takich mocnych domen, które linkują. No i znalazłem całą serię bardzo mocnych publikacji. Część linków w nofollow co prawda była, ale bardzo dużo też linków dofollow, takich kontekstowych, osadzonych w tekście, bardzo wiarygodnych, budujących autorytet. Kilka ciekawych artykułów. Why Germany is the home of penis enlargement. Powołują się tam w tekście na jakieś tam dane z raportu Pornhuba, tak? Pornhub crowdfunds for sex tape filmed in space, tak? Film porno nagrywany bez grawitacji. Wystarczy, że wymyślą sobie taką akcję, wymyślą sobie taki absurd, tak? Już zdobywają uwagę mediów, bo są jakimś tam punktem odniesienia w branży, tak? Kamil, nie dysz, tak, spokojnie. Kolejny artykuł, Pornhub launches explicit audio for the visually impaired, tak? Specjalny artykuł w ogóle o accessibility, o tym jak wspomagać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o użycie internetu, i tutaj kontekst pod tytułem Pornhub, który uruchomił właśnie specjalną usługę dla osób, uwaga, niewidomych, tak, czy z uszkodzonym wzrokiem. Więc no, gdzieś ten Pornhub tutaj, no, można sobie śmieszkować i tak dalej, zahaczał poważne problemy, mniej lub bardziej, niemniej robi to w sposób świadomie zwracający uwagę mediów, i to się przekłada po prostu na linki. Tutaj też można zobaczyć w tym akapicie, który tutaj pokazałem na prezentacji, gdzie pojawia się link odnoszący się do kampanii Save the Boobs, tak, też związane z jakimś tam przekazaniem jakichś tam środków na cele społeczne. Więc Pornhub tutaj dosyć świadomie do tego podchodzi. Też ciekawostka, na przykład znowu pokazanie danych, tak? Pornhub usage spiked in Hawaii after false ballistic missile alert. Pojawiła się informacja, że tam Korea bodajże testuje na Oceanie Spokojnym jakieś rakiety balistyczne. Na Hawajach od razu wzrosło użycie Pornhuba, tak? Nie wiem czemu, można gdybać. Niemniej sam fakt, że Pornhub podaje takie dane, powoduje, że Fox News pisze o tym artykuł i linkuje do tych danych, tak, jako do źródła. No dobrze, to jakby popatrzyliśmy na to z jednej strony, natomiast z drugiej strony, jak SEO może pomóc PR-owi, jak SEO może zostać wykorzystane w działaniach public relations, no tutaj piszę ze swojej perspektywy, nie jako PR-owiec, więc mam nadzieję, że Kasia i Kamil potem gdzieś to rozwiną z własnej perspektywy. Natomiast kilka takich sugestii. Po pierwsze, świadome budowanie wizerunku eksperckiego w sieci. Trzeba pamiętać, że strony internetowe, serwisy internetowe, zwłaszcza jeśli mają sekcję kontentową, jeśli mają jakiś blog, to bardzo często rankują na cały szereg fraz, na tak zwany długi ogon, na różnego rodzaju zapytania na zasadzie, czy coś tam, jak zrobić coś tam, zapytanie o jakieś dane, o jakieś rozwiązania. Jeśli jesteśmy marką ekspercką i na każde zadane pytanie z naszej dziedziny użytkownik znajduje odpowiedź w Google z naszego bloga, no to już nas pozycjonuje w tym sensie takim komunikacyjnym jako markę ekspercką, tak? I świadome podejście do tego tworzenia treści, poparte analizą słów kluczowych, pozwala rzeczywiście mapować tego typu problemy, które dotyczą użytkowników, i na nie efektywnie odpowiadać. Też w momencie, kiedy mamy troszeczkę tej świadomości SEO, można docierać do odbiorców ciekawymi taktykami. Ja tu zasugeruję na przykład w przypadku startupów technologicznych, z którymi czasem gdzieś tam mentoringowo pracujemy. Kasia też często pracuje z tego typu klientami. Często jest tak, że startup technologiczny oferuje jakieś rozwiązanie, którego nikt nie szuka, no bo jest to jakaś innowacja, tak? Nikt tego produktu samego w sobie nie szuka, nikt go nie nazywa, nie jest to popularne słowo kluczowe, więc ciężko o ten ruch z organika, ciężko go zdobyć. No wtedy można się w jakiś sposób pozycjonować na dobra substytucyjne, komplementarne i na to, w jaki sposób ten produkt, przepraszam, to ten problem był rozwiązywany dotychczas. Jeśli sobie znowu przeanalizujemy słowa kluczowe, poznamy ich popularność, to znowu można napisać rozwiązanie X, idzie do lamusa, teraz jest coś tam. I na to hasło rozwiązanie X chociażby pozyskiwać ruch, tak? Świadomość dostępności tego typu narzędzi, z których korzystają SEO-wcy, moim zdaniem dla PR-owców jest bardzo, potencjalnie bardzo korzystna. Można też za pomocą narzędzi SEO analizować widoczność swojej marki w sieci względem konkurentów w kontekście pokrycia poszczególnych tematów. Jeśli właśnie mamy jakąś markę ekspercką albo zależy nam na tym zasięgowym aspekcie komunikacji, to jest to również bardzo ważny element.
Ważne jest w komunikacji, tutaj też Ameryki chyba nie odkryję, żeby starać się być tą marką top of mind. Jedno z niezmiennych praw brandingu Risa i Trauta mówi, że no jeśli nie możesz być liderem swojej kategorii, to stwórz nową kategorię, tak? Popularność strategii Blue Ocean też do tego nawiązuje, więc no zawsze staramy się być tym liderem, być tym najlepszym, być tą marką pierwszą skojarzoną przez odbiorców z daną dziedziną. W momencie, kiedy mamy to pokrycie tematów w organiku, jeśli po prostu, jak się to się mówi, wyskakujemy z lodówki w Google, jeśli ktoś szuka, rzeczywiście ma jakiś pogłębiony research w jakiejś tematyce i my cały czas się pojawiamy z naszą marką w wynikach wyszukiwania, no to na pewno jest to in plus. Chociażby taki detal, żeby w ogóle edukować PR-owców, żeby PR-owcy mieli świadomość, że sam dobór tytułu w materiale prasowym też ma znaczenie, że takie narzędzia jak, tutaj Kasia okejkę wysyła, tak, rozmawialiśmy o tym nieraz, że chociażby takie narzędzia jak w obrębie WordPressa, możliwość zdywersyfikowania tytułu, który pojawia się na stronie, tego tak zwanego tytułu redakcyjnego, od tytułu, który się pojawia w Open Graphie, czyli w tych znacznikach wykorzystywanych przez Facebooka, który może być troszeczkę bardziej angażujący, trochę bardziej clickbaitowy być może, oraz tytułu, który jest tym tagiem title czytanym przez wyszukiwarkę, który wpływa na widoczność, na słowa kluczowe w wynikach wyszukiwania. Ta świadomość też myślę, że bardzo no, może pomagać w realizowaniu celów, w jakich się publikuje te artykuły. Kolejna taka taktyka jeszcze na koniec, którą chciałbym pokazać w kontekście tego, jak można łączyć SEO i PR, to świadomość tego w ogóle, od czego zależy obecność w wynikach wyszukiwania, jak możemy na to wpływać i czego możemy się spodziewać. No, bardzo rzadką sytuacją jest taka, że z jednej domeny będzie więcej niż jeden wynik w wynikach wyszukiwania na dane słowo kluczowe. Duże podmioty, duże marketplace'y czasem się pojawiają na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. W przypadku mniejszych serwisów zdarza się to dużo rzadziej. Tu jest przykład blogera, specjalisty z dziedziny prawa, ochrony znaków towarowych, który poprzez pełne pokrycie tego tematu, wyczerpanie tak naprawdę tematu na swoim blogu, pojawia się w wynikach wyszukiwania ze swoją domeną na dwóch pierwszych pozycjach, potem swoim drugim blogiem, bo już dowiedział się, że nie może liczyć na to, że trzecia, czwarta, piąta pozycja już no, kolejnych artykułów nie opublikuje na ten sam temat, żeby zdobyć te wysokie pozycje, więc założył drugi blog, na którym poruszył ten sam temat i jest na czwartej pozycji, więc ma pierwsze, drugie, czwarte miejsce. Którykolwiek z tych wyników użytkownik kliknie, trafia do tego eksperta, tak? To bardzo fajnie go pozycjonuje właśnie w odbiorze klienta. Potem na bodajże siódmej pozycji wpis gościnny, który został zrealizowany gdzieś tam w jakimś innym blogu, który no, pozycjonuje też tą stronę główną, ten główny blog, który rankuje na pierwszym miejscu, tam jest link do tej strony, ale też sam w sobie jest świadomie zatytułowany tak, żeby mógł rankować w top 10, więc jest kolejny wynik, który no poniekąd prowadzi do tego eksperta. Dalej jeszcze obecność na YouTubie, który też może powodować, tak jak tutaj zaznaczyłem, wyświetlanie się filmików w wynikach wyszukiwania. To są wszystko elementy, które powodują, że właśnie tą marką top of mind łatwiej się stać. No i na koniec jeszcze też ważna kwestia, którą warto poruszyć, myślę, PR, a depozycjonowanie. Kiedyś depozycjonowanie sprowadzało się głównie do tego, że emitowano bardzo toksyczne, bardzo słabe linki na masową skalę do stron konkurentów i to w bardzo łatwy sposób powodowało obniżenie tych pozycji. Już abstrahując od kwestii tego, że to jest, może być traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i może być przedmiotem sprawy sądowej, no patrzymy na to bardziej z perspektywy marketingowej, technicznej, było coś takiego możliwe. W tej chwili tak sobie łatwo manipulować wynikami wyszukiwania, żeby przesunąć sobie ten wynik wyżej, niżej, no to już chyba nie te czasy do końca, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o rynkach, gdzie konkurujemy z mocnymi domenami, które mają mocny profil linków, im jakiś spam, który się pojawi z dnia na dzień za bardzo nie zagrozi, natomiast to depozycjonowanie jako jedno z narzędzi w świadomości PR-owców może być o tyle ważne, że mogą się pojawić właśnie takie sytuacje jak z tym GoWorkiem, tak, że mamy jakiś wynik, którego nie jesteśmy w stanie ruszyć, nie jesteśmy w stanie się dogadać z serwisem, żeby tam przeszła jakaś moderacja, tam się tłumaczymy w tej dyskusji z tymi byłymi pracownikami, że to wcale nie było tak i tak dalej, natomiast bardzo ciężko jest coś takiego efektywnie przeprowadzić, łatwo o kryzys wizerunkowy, łatwiej taki wynik spróbować gdzieś tam przesunąć w dół bardzo mocnymi publikacjami, które mają tą markę w nazwie, tak, które sobie wskoczą po prostu, wskoczą na górę tuż pod nasz wynik brandowy. Też spotkałem się z sytuacją, w której bodajże na serwisie Golden Line czy na jakimś forum trwała dyskusja na temat tego, że firma X to są oszuści,
i tam był tak skonstruowana była ta chyba grupa na Golden Line, że to była grupa zamknięta, nikt nie mógł tam wejść, klient nie mógł wejść i się zacząć bronić, że to wcale nie taki, że to jest jakby element jakiegoś tam jakiegoś czarnego PR-u, nazwijmy to. Natomiast no, to się indeksowało w Google i użytkownicy wpisujący nazwy tej firmy trafiali na tego typu zasoby. Znowu, można to spróbować zepchnąć, zwłaszcza jeśli to jest jakiś stary wątek na forum, tak? No i czasem jest też taka sytuacja, że przychodzi klient, który coś tam robił 10 lat temu, nie do końca chce, żeby się to za nim ciągnęło, tak? Chce zrobić jakiś pivot, zacząć być inaczej kojarzony. Też możemy, czy agencja PR może, jeśli jest świadoma tego typu taktyk, spróbować wypchnąć tamte wyniki, które już no nie są relevantne, które chcielibyśmy gdzieś tam zepchnąć na drugą stronę Google'a, która wiadomo ma dużo mniejszą uwagę użytkowników, więc wtedy też taka świadomość działań PR, przepraszam, SEO-owych, myślę, że się przydaje. No i takie kluczowe wnioski, bo troszeczkę już przeciągnąłem czasowo. Po pierwsze, SEO PR to nie jest jakaś konkretna usługa, żeby ktoś zaraz zapytał, a ile kosztuje SEO PR? No bo to każdy case tak naprawdę w zależności od tego, czy to będzie depozycjonowanie, czy budowanie świadomości marki, czy jakieś tam budowanie marki top of mind, to wszystko oczywiście zależy od rynku i to pewnie trzeba by indywidualnie na konkretnych projektach rozmawiać. Na pewno warto wykorzystywać synergię tych dwóch obszarów i tych dwóch obszarów, gdzie tak naprawdę bardzo rzadko specjaliści są świadomi wzajemnie tych swoich kompetencji. No i taki postulat, świadomie decydujmy, jak jesteśmy odbierani, zarówno do SEO-owców, którzy powinni dbać o te wyniki brandowe, jak i do PR-owców, żeby byli świadomi tego, że w tym Google, nie tylko w social media, nie tylko w mediach mainstreamowych są użytkownicy, ale także w Google i wyniki wyszukiwania to też jest jakieś tam medium. Tyle jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o prezentację. Dziękuję Wam bardzo, jeśli dotrwaliście. Przekazuję głos do studia. Szymon, dziękuję Ci bardzo, naprawdę. Taka prezentacja, ja z siebie słyszę teraz, ale nie wiem dlaczego znowu. Czy ja mam tutaj jakieś... Może nie wyciszyłeś tego YouTube'a jednak. Teraz? No, teraz się słyszymy. Ja słyszę siebie. Okej, teraz jest lepiej, nie wiem, jakieś duchy, no. W takim razie, jakieś mątliki takie tutaj, zawsze jakieś, no, wychodzą takie rzeczy tutaj. Na pewno John Muller ogląda tutaj nas i już mówi, o, słuchajcie, chłopaki za dużo wiedzy mają, trzeba tutaj po prostu przeszkodzić im w tym. Google tego nie lubi. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Ja mam też parę pytań, to może tak, ja zacznę od pytania z live chata, bo był jedno pytanie z live chata od Pawła Gontarka. I już ci czytam te pytanie. Paweł Gontarek pyta tak, czy raportowanie ruchu typu direct jest wystarczająco z punktu widzenia działań PR, czy coś jeszcze? Albo co? Co twoim zdaniem zaraportować z Google Analytics? To znaczy ja rozumiem, że to jest pytanie jakby z perspektywy... PR, tak? W sensie, że jeśli my jesteśmy SEO-owcami, to co możemy raportować, czy to agencji PR, czy działowi PR klienta, no teoretycznie ten ruch typu direct, czyli wejścia bezpośrednie, wskazują na to, że no ta nasza marka cieszy się coraz większą popularnością, ale na pewno też wyszukiwania brandowe, czyli jednak ruch z organika, ruch z SEO też warto monitorować, warto sobie gdzieś tam w raportach wyodrębnić, chociażby w Google Data Studio, czy jakkolwiek sobie tam to raportowanie prowadzimy, bezpośrednio z Search Console, czy jakkolwiek inaczej. No to wszystko zależy od celów klienta, tak? No, trzeba by zadać pytanie Kasi, bo ona jest na bieżąco teraz jako agencja PR-owa pracuje z klientami. Pytanie, czy klienci mają takie potrzeby, żeby właśnie jakieś szczegóły związane z ruchem im raportować. Mhm. Jest trudno powiedzieć. To tak jak powiedziałeś, Szymon, nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy od klienta, od sytuacji, od jego potrzeb, o to, czy rzeczywiście tu działamy w połączeniu PR-u z SEO, czy wykorzystujemy połączenie tego PR-u z SEO. Natomiast to, co dla nas jest ważne i to, co my jeszcze robimy, to na przykład sprawdzamy sobie, jak wygląda odwiedzalność danych artykułów na przykład na blogu klienta i sprawdzamy sobie na przestrzeni jakiegoś tam czasu, które sobie ustalamy, które artykuły są najbardziej popularne, które są najchętniej czytane, które chętnie klikają internauci i
na których zostają, no, eksplorując temat, czy też przechodząc do kolejnych podstron. No i to nam pomaga na przykład w określeniu kolejnych materiałów eksperckich, czy też materiałów edukacyjnych, które potem przygotowujemy do mediów. Także wykorzystujemy działania content marketingowe, sprawdzamy ten ruch z Google'a i potem tworzymy też materiały do prasy i wydaje mi się, że tutaj ten efekt taki komplementarny jest całkiem fajnie osiągany. Także to robimy. I wydaje mi się, że to całkiem fajnie gra, fajnie się to sprawdza. Czyli jakie metryki dokładnie są stosowane? Na przykład jak wy pracujecie, bo to jest taka też ciekawostka dla mnie, załóżmy jest jakiś projekt, tak, agencja marketingowa współpracuje, załóżmy pierwszy raz na temat, no, pozycjonuje stronę, pozycjonuje markę i wy wchodzicie teraz i jakie metryki wy używacie? A jakie oni, w jaki to sposób, jakby na przykład jak wy współgracie z agencją marketingową, o, może w ten sposób. Wiesz co, to jest tak, że my jako PR-owcy jednak bardziej ten PR, tak, to jest miękka dyscyplina, więc u nas na pewno ta analityka jest w mniejszym zakresie wykorzystywana niż na przykład w przypadku z agencji Szymona i całej tej działalności SEO. Natomiast to, co my wykorzystujemy, to na pewno jest Google Analytics i sprawdzamy sobie to, co Szymon już wspomniał, tak, ruch, czy wzrasta liczba użytkowników, czy jeżeli klient jest coraz bardziej widoczny w mediach, coraz pojawia się na coraz wyższych pozycjach w Google, to czy rzeczywiście ten ruch jest no, większy na jego stronach, na jego podstronach. To jest jedna rzecz, to wszystko jest w obrębie Google Analyticsa tak naprawdę. No i druga kwestia to właśnie, jeżeli prowadzimy jakieś działania content marketingowe, no to też sprawdzamy sobie, które artykuły, które treści są najczęściej odwiedzalne, ile jest użytkowników, ile odsłon, jak długo są na stronie, więc wydaje mi się, że to są takie całkiem podstawowe wskaźniki w Google Analyticsie, które no, każda osoba, która ma cokolwiek wspólnego z komunikacją online, no, powinna wiedzieć, powinna znać. Ja nie mówię tutaj o jakichś pogłębionych analizach, bo jednak nasze kompetencje są nieco inne, natomiast takie podstawy właśnie jak chociażby no, pierwsza strona Google'a, czy nie wiem, zawartość stron, czy tego typu rzeczy, to jest taki must have, tak, w pracy PR-owca. Natomiast już takie zaawansowane analizy, w sensie właśnie, nie wiem, to co Szymon nawet pokazywał na swojej prezentacji, tak, czyli liczba linków przychodzących do strony, etc., no to po to jest agencja SEO i po to są SEO-wcy, ponieważ oni się na tym najlepiej znają i ja, jak pracuję z Szymonem tutaj na niektórych projektach, no to doskonale wiem, że Szymon to ma tutaj pod kontrolą i on jest w stanie mi tutaj pokazać co i jak. Świetnie. Kamil, coś chciałbyś dodać na ten temat, jak to wygląda, jak to z twojego doświadczenia? Chyba chodzi najbardziej o to, że jednak SEO może przekazać do PR-owców jedynie to zainteresowanie, statystyki, które frazy się klikają, które tematy są klikalne, co na blogu jest wysoko pozycjonowane, więc klienci szukają tego pod względem tego klienta, tych fraz, tych produktów, tej usługi, ale jednak wydaje mi się, że z punktu widzenia ta komunikacja powinna przebiegać jednak w drugim kierunku, czyli to agencja SEO powinna wymagać czegoś od, agencja PR powinna wymagać czegoś od SEO-wców, czyli wspomagania w publikowaniu tych tekstów, w dostarczaniu fraz, dostarczaniu linków, więc tu nie widziałbym równomiernej komunikacji, że jedni jednak powinni bardziej naciskać na drugich. A statystyki, tak, statystyki są przydatne, ale statystyki ostatecznie nie pomogą ci w dotarciu do dziennikarza, w opublikowaniu tekstu, to jest jednak klub PR-u, powiedzmy traktowane jako media relation podstawowe, więc tutaj statystyki tak, dla nas, dla dziennikarzy, dla publikacji już mniej. W ten sposób. A słuchajcie, a wy na przykład jak raportujecie w PR, nie, czyli patrzycie na te metryki SEO, współpracujecie z agencją marketingową, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten social media buzz? Czy wy też raportujecie na przykład, że dany artykuł wyprodukował tyle i tyle wzmianek na temat tej marki i wtedy na przykład używacie takie narzędzie jak załóżmy Brand24 i patrzycie, że załóżmy w ciągu ostatnich 30 dni był taki spike, tak, poszło bardzo dużo wzmianek na temat tej marki, tak, i patrzycie, że to był Twitter, był to Facebook, czy to też robicie takie rzeczy, sprawdzacie jako PR, czy to już jest bardziej stricte social media? No i widzisz, tutaj jest odwieczne pytanie, czym zajmuje się, jakie są kompetencje agencji PR, jakie są kompetencje agencji interaktywnej, reklamowej, agencji social media i widzisz, te kompetencje są bardzo, no, one zachodzą tak jakby, tak, że teraz pracując w komunikacji,
tak naprawdę budujesz wizerunek klienta w wielu kanałach. Wykorzystujesz do tego właśnie między innymi media relations, content marketing, współpracę z influencerami, social media, no tych możliwości jest mnóstwo. Więc my jako PR-owcy na pewno mamy dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk też związanych z social media, takich jak Brand24 i jak najbardziej sprawdzamy sobie, gdzie jest peak, jakie, nie wiem, artykuły, jakie publikacje, które potem zostały udostępnione w socialach, najbardziej zyskały największy zasięg na klienta, no to taki jest must have znowu, tak? Natomiast ja trochę pójdę o krok dalej i to, co jest niezwykle ważne i niezwykle też ciekawe i fajne dla nas jako PR-owców, to jest na przykład audyt sytuacji wizerunkowej klienta w Google i w ogóle w internecie. I tutaj już nie Brand24, tylko bardziej zaawansowane narzędzia, na przykład takie jak Ahrefs, które nawet ostatnio z Szymonem robiliśmy taki jeden mini projekt, gdzie ja prosiłam Szymona, żebyśmy przygotowali takie zestawienie linków i publikacji dotyczących jednego bardzo niszowego hasła, które niszowe, ale takie zyskujące coraz większą popularność. Tutaj Szymon przygotował całkiem fajne zestawienie linków od chyba 2015 roku, gdzie ja byłam w stanie ocenić, gdzie te tematy, jacy dziennikarze poruszają dany temat, z jaką częstotliwością, przy jakich okazjach, jakiego rodzaju są to materiały, czy to są, nie wiem, jakieś case studies, czy bardziej właśnie jakieś materiały prasowe analizujące trendy, przy których się pojawiają wypowiedzi eksperckie. No dla mnie, ja uważam, że to jest też taka podstawa w pracy PR-owca, żeby jak zaczyna współpracę na przykład z jakimś nowym klientem, który działa w branży X, żeby mieć taką dogłębną wiedzę, tak? Czyli znowu wchodzimy w ten etap, w ten proces analityki. No, jest to bardzo mocno związane z SEO, linkowaniem, etc., etc., tak? I tu uważam, że to jest bardzo ważne, bo to, o czym ty mówiłeś, Miłosz, to myślę, że w dzisiejszych czasach no, każda szanująca się agencja, czy to agencja PR, czy jakakolwiek inna, no, powinna to zrobić. Monitoring jest wpisany w nasz zawód, tak? Ja pierwszą rzeczą, którą robię rano, to jest wchodzenie w różne narzędzia analityczne służące właśnie do monitoringu mediów, internetu i mediów offline i sprawdzanie, gdzie się pojawiły wzmianki na temat moich klientów, konkurencji, czy w ogóle zakresu tematycznego, który mnie w danej chwili interesuje. Dobrze, to ja macie jeszcze jakieś, ja mam jeszcze trzy dosłownie pytania, więc mogę pytać i pytać, czy Kuba, ja Kamil, tak? Może tak? Odnośnie tego, co Kasia powiedziała, że tutaj my jako SEO-owcy jesteśmy w stanie dostarczyć wiedzę, czy może nawet nie wiedzę, tylko dane, tak, research jakiś na temat tego, co się na rynku dzieje, jak wygląda historycznie dana branża, wizerunek danej marki w sieci, nie pod względem nawet takim jakościowym, ale ilościowym chociażby, tak, co, gdzie i w jakiej skali się na dany temat mówiło, gdzie się o czym pisało i tak dalej, mamy tego narzędzia, ale także nie zapominajmy, że właśnie agencje social media, agencje PR-owe, te zajmujące się komunikacją, również mają narzędzia, z których my jako SEO-owcy nie zawsze korzystamy, bo nie są właśnie tak bezpośrednio jakby powiązane z naszą robotą, czyli chociażby wspomniany tutaj przez ciebie Brand24 czy Sentinel, tego typu narzędzia, które są fajnym, znaczy to też nie w każdym projekcie, to też trzeba sobie powiedzieć, ale są fajnym sposobem na znalezienie tak zwanych właśnie tych unlinked mentions, tak, czyli wzmianek o naszej marce, które jednak nie są linkami, tak. Narzędzia takie jak Semrush, tam Ahrefs czy inne pozwalają nam monitorować linki do strony, znajdować nowe, czy robić jakiś link prospecting, tak. Natomiast właśnie te narzędzia social mediowe, znaczy pierwotnie social mediowe, bo trzeba powiedzieć, że taki Brand24 to jest monitoring internetu, a nie tylko social media, prawda? Pozwalają znaleźć na przykład jakieś wzmianki na forach, w jakichś tam serwisach, portalach newsowych i tak dalej, które pozwalają nam potem odezwać się w takim wątku, w takiej dyskusji i na przykład jeśli ktoś mówi coś o naszej marce, to możemy powiedzieć, że no fajnie, ale jeśli tam nie znasz dokładnie na przykład naszego narzędzia czy naszej oferty, to może tutaj przeczytasz taki poradnik, w jaki sposób zarówno komunikacyjnie, tak sprzedażowo zacząć go już oswajać, zarówno też zdobyć linka, który wpłynie na pozycjonowanie, tak? Bądź też na przykład znaleźć dziennikarza, który w ogóle jest zainteresowany daną tematyką i skoro już o nas wspomniał, to może nie w tym artykule, porozmawiać z nim o tym, żeby poświęcił nam trochę więcej uwagi w następnym, w zamian za jakiś dostarczony content, research, właśnie jakieś dane czy cokolwiek innego, prawda? Więc tutaj w dwie strony myślę, że możemy się tego uczyć. Okej. Okay. Ja chciałbym tu dodać, właśnie Szymon poruszył ciekawą sprawę dotyczącą pozyskiwania
linków, czy współpracy z dziennikarzami. Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy tekst sponsorowany, jeżeli nawet mamy zapewnioną publikację, oczywiście online, bo prasowe się tutaj nie liczą, zawsze wspomnimy o tym linku. Część redakcji już chyba ma twardo ustalone, że nie wrzuca ich, bo jednak robi to tylko na sponsorowanych, na płatnych, ale jeżeli mamy mniejsze serwisy, jeżeli mamy z dobrym rankingiem je, zawsze o tym wspomnimy. Współpracujemy z blogerami, z influencerami, mamy zapewnioną publikację, wspomnimy o linkach. To są praktycznie za darmo rzeczy, które wzmacniają pozycję strony, a my mamy zapewnione to i tak innym źródłem. Więc tak krótko, jeżeli miałbym jedną rzecz przekazać osobom właśnie z działu SEO, które chciałyby się komunikować z kimś z działu PR, to szukajcie okazji do wrzucania swoich linków w publikacjach, które i tak dział PR, dział marketingu jakoś organizuje, załatwia, tym się zajmują. Dobra, świetnie, dzięki. To moje teraz tak, moje kolejne pytanie, bo mówiliśmy o tych narzędziach i coś takiego jest dla mnie dosyć taką, powiedziałbym, nowością od roku, może od roku chyba tak powiedziałbym, bo jeszcze na ten temat nie mówiliśmy. To jest coś takiego, jak nie wiem, jak to jest w języku polskim, ale to jest ta analiza sentymentu, czy to jest poprawna będzie, sentiment analysis? Mm-hmm. Czy wy też to używacie? Bo ja jestem po prostu fanem tego i używam wszelkich narzędzi i różne narzędzia inaczej to raportują, ale na przykład jeśli patrzeć na przykład o affiliate marketing, wchodzicie w jakąś tam sferę i patrzycie, załóżmy, ile tych wzmianek jest negatywnych, a ile jest pozytywnych. Czy też w to patrzycie, bo to jest bardzo jakby dla mnie taka kopalnia wiedzy i mógłbym na ten temat w tym momencie wiedzieć, aha, te produkty są, nie sprzedają się w jakiś sposób, załóżmy, to mówię tutaj bardziej dla afiliacji, ale też na przykład jest to taki ciekawy punkt widzenia, bo bierzecie na przykład, nie wiem, 10 tysięcy wzmianek z ostatniego roku i patrzycie, tak jak robiłem ostatnio Donalda Trumpa, czy Brexit, to było na tyle ciekawe, że Brexit miał dosłownie tak samo jak w offline marketingu, czyli jak na przykład patrzycie w offline, było 50% za i 50% ludzi za wyjściem z Unii Europejskiej i 50% było ludzi za, no, żeby jednak zostali. I jak wpisałem Brexit w jednym tam, właściwie we tych wszystkich narzędziach, było tak dosłownie tak samo. Sprzed całego roku wyciągnął mi dane, jedno i drugie narzędzie, one były praktycznie te same i było rzeczywiście 50% negatywne, 50% pozytywne. W jaki sposób wy to uważacie, że czy na to patrzycie, jak z tego korzystacie? Musisz wołać do odpowiedzi konkretną osobę. A więc się nie zgłosił, to bardzo, czyli zadałam bardzo ja mogę pytanie. Powiedzieć. Ja chętnie, ale ja dużo mówię zawsze i potem wiecie. Nie, żartuję. Wiecie co, to jest tak, że jak najbardziej my sprawdzamy analizę sentymentu, natomiast tutaj trzeba mieć na uwadze, to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? To wszystko to trzeba mieć na uwadze branżę, w której funkcjonujesz, klienta, dla którego tą analizę sentymentu prowadzisz. Czy to jest rynek FMCG, czy to jest rynek B2B, tutaj jest bardzo wiele zależności, które musisz mieć na uwadze, tak? Więc ta analiza sentymentu, no, analiza analizie nierówna. Ja pracuję dla takich klientów, gdzie analiza sentymentu jest zawsze 100% pozytywnych wypowiedzi, wzmianek, etc. I jest super, ale są też tacy klienci, gdzie jak mamy analizę sentymentu, gdzie, nie wiem, mamy 70% negatywnych wzmianek, to też jest okej, bo to jest taka branża i tam jest tak, że po prostu tam się leją w cudzysłowie pomiędzy sobą i to 70% to naprawdę jest okej, nie? Więc to wszystko zależy, natomiast samo narzędzie, sama analiza jest fajna, to jest coś ciekawego, zawsze jakaś dodatkowa rzecz, którą jesteśmy w stanie mierzyć, natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że ona nie jest dokładna. I czasami jest tak, że dana publikacja, mamy wzmiankę, mamy publikację, która jest oceniona jako negatywna, a tak naprawdę my uważamy, że ona jest pozytywna. Nie mam teraz pod ręką żadnego takiego konkretnego przykładu, żeby pokazać wam, że tutaj rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, ale jeżeli ktoś, kto nas teraz tutaj ogląda, będzie chciał poznać, to zapraszam, online'owo jestem dostępna, więc chętnie pokażę, jak to u nas wygląda.
No to jest kwestia też jakiejś tam analizy semantycznej, która dopiero dojrzewa i te wszystkie algorytmy się uczą tego wszystkiego, prawda? Natomiast no, nie trudno sobie wyobrazić jakąś tam sytuację, że samo wystąpienie jakiegoś słowa, ja w jednej z firm, w której pracowałem, też testowaliśmy te narzędzia już dobrych parę lat temu, często wyłapywaliśmy, że jest na przykład negatywny sentyment, według narzędzia negatywny, natomiast w praktyce to jest tylko kwestia wystąpienia jednego słowa, które ma jakieś tam zabarwienie negatywne, ale wyobraźmy sobie, nie wiem, że ktoś pisze na Twitterze, nie wiem, miałam na sukience straszną plamę, ale wyprałam ją persilem, no i w sumie to straszne to jest negatywny aspekt, tak, ale no tutaj persil występuje w roli bohatera, tak, więc no nie zawsze sobie właśnie algorytmy radzą z tymi właśnie takimi zdaniami, które zawierają jakieś negatywne słowo, ale tak naprawdę sentyment względem marki jest pozytywny. No i jeszcze dodam, Szymon, znaczy to jest, zgadzam się oczywiście w 100%, natomiast to a propos tej semantyki, to też jest całkiem ciekawe, bo kiedyś współpracowaliśmy z firmą, która zajmowała się wyłapywaniem hejtu, analizą języka w sieci, wyłapywaniem hejtu. I też oni pokazywali nam bardzo fajne, ciekawe przykłady, gdzie na przykład, no wiadomo, że jak powiemy, że nie wiem, murzynie won do lasu, czy coś w tym desen, to jest obraźliwe i wiadomo. Natomiast oni pokazywali, że to ludzie to obchodzą, internauci to obchodzą w ten sposób, że mówią, że osoby o czarnej skórze powinny pojechać do Afryki, bo tam jest dla nich miejsce. No wiecie, no w ten sposób po prostu to samo, wiadomo jaki jest kontekst, a no właśnie, ten kontekst tutaj jest niezwykle istotny, bo no jeszcze te wszystkie narzędzia nie są w stanie tak w 100% dobrze tego kontekstu wyłapać, tej semantyki. Więc trzeba tak czy inaczej tutaj, ten czynnik ludzki musi być w dalszym ciągu, więc roboty na razie jeszcze nam pracę nie zabiorą, póki jeszcze to nie będzie pracowało na takim poziomie, na jakim wszyscy specjaliści od AI chcą, no to jeszcze mamy bezpieczne tutaj miejsca pracy. O. Dobra, słuchajcie, jest godzina piąta. Nie wiem, czy macie czas, ja mam jeszcze jedno pytanie, takie dosyć ciekawe. Więc ja się chyba dopiero rozkręciłam. Dobra, no to jest dobra. Ale obiecujesz, że ciekawe. Ja już nic nie mówię. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Jak działacie, na przykład, jak PR działa i jak działa teraz agencja marketingowa? Załóżmy, jest to przykre, bo na przykład kojarzycie Google My Business, tak? W Google My Business bardzo łatwo wyprodukować negatywną opinię. Wystarczy po prostu mieć Gmaila, tak? Jakiegoś takiego Gmaila, który po prostu no ma jakąś, jest używany w jakiś sposób, nie jest jakiś tam wygenerowany od razu w dzisiejszym dniu. Załóżmy, dzieje się to bardzo często, tak? Że na Google My Business widzicie, że są czasami bardzo negatywne opinie na temat, nie wiem, tej firmy, lokalnej firmy, tak? Czy danej marki, czy cokolwiek to jest, ale bardzo łatwo można zostawiać te recenzje i one mogą być negatywne. I jeśli ten język jest na tyle subtelny, że nie ma przekleństw, to z tego, co zauważyłem, Google nie wytnie tego automatycznie. Po prostu te recenzje zostają i gdzieś tam w jakiś sposób wpływają na zakup czy serwis, tak, bo jednak klient patrzy, przegląda ten Google My Business i mówi, coś jest nie tak, nie mówi, że no i bardzo łatwo po prostu, bardzo łatwo zhejtować daną firmę lokalną, w jaki sposób wy do tego podchodzicie, bo na przykład ja miałem kiedyś sytuację, że zadzwoniłem do Google osobiście i oni powiedzieli, że nie mogą z tym nic zrobić, bo to jest Google jako Google jest po prostu takim narzędziem albo platformą publiczną i ludzie mają prawo do tego, aby zostawiać swoje opinie. I teraz tak, bardzo łatwo tą opinię manipulować. No i od tego jest też PR, można by powiedzieć. Tak, to jest tutaj gdzieś ten PR. Nie mieszaj PR-u z manipulowaniem. Absolutnie, nie wkładajmy tego do jednego worka. Okej, to w jaki sposób, gdzie będzie ta manipulacja, gdzie to zachodzi, jak to się nazywa, w jaki sposób też z tym działacie? Znaczy to może jedno zdanie. My często dostajemy takie zapytania, po prostu od klientów, a wy robicie tam w tym Google, tak? No to albo jedni pytają, no to gdzie możemy kupić te pozytywne opinie, żeby po prostu być tą wiarygodną firmą, a inni pytają, a gdzie można kupić negatywne, bo mnie ktoś tam wkurza, nie? Więc no to ewidentnie ma miejsce, tak? Ludzie tego szukają.
Pewnie Kasia tutaj rozwinie, że to nie do końca PR się tym zajmuje, chociaż no ma to związek z wizerunkiem marki. No niestety też no na takich platformach jak Facebook czy Google spoczywa to, że oni z jakimiś fake kontami powinni walczyć, skoro już dają możliwość wystawienia jakiejś oceny firmie, no to z tymi fake kontami powinni walczyć. Umywają od tego ręce, bo dla nich jest tak najwygodniej, tak? No, Google nikt nie przestanie używać dlatego, że gdzieś słyszał o jakiejś tam farmie troli, które wystawiają negatywne opinie, prawda? Więc im można, im wolno więcej. No natomiast no, są takie sytuacje, ja po prostu mówię, że no, no my takich rzeczy nie robimy. No najlepsza rekomendacja, z którą ja się spotykam gdzieś tam na grupach dyskusyjnych marketingowych, jest taka, po prostu najlepszą walką z tym jest zdobywanie autentycznych, dobrych opinii od klientów. No łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Natomiast no, chyba nie ma jakiegoś złotego tutaj rozwiązania. Czyli nadal ten problem istnieje, tak? Czyli to w zależności, czy to jest Polska, czy to jest Anglia, czy, bo widzę, że w każdym kraju jest podobny problem i nie ma jakby nadal rozwiązania tego, jak, w jaki sposób to naprawić, bo klienci to znaczy, albo bardziej te negatywne, ja powiem, ludzie po prostu mają coś takiego, mają taką tendencję, że jednak zostawiają te negatywne recenzje. Negatywne opinie. A jeśli na przykład firma naprawdę dobrze prosperuje, dobry prowadzi serwis, jest rzetelna, to jest okej. To znaczy, że, no, klienci po prostu nie zostawiają żadnej opinii, bo po prostu po co? No bo skoro jesteśmy wszyscy happy, to po co mówić tutaj, tak? Jedynie się mówi zawsze te negatywne i to jest taka chyba no natura. Tak. No tak, ale z drugiej strony... Tak, zgadzam się z Szymonem, tak. Ale to też jest to, o czym mówił Szymon, trzeba prosić klientów o to, żeby udzielali pozytywnych opinii, czasami może trzeba ich jakoś w odpowiedni sposób do tego zachęcić, w zależności od tego, znowu, jaka branża, jaki rynek, jaki klient, etc., ale są sposoby na to, żeby klienci jednak zostawiali te pozytywne opinie, natomiast jeżeli chodzi o te negatywne opinie, to też tutaj nie ma jednej recepty, jednego rozwiązania, dlatego że trzeba rozdzielić, jakiego rodzaju są to negatywne opinie i gdzie są zostawiane. Ty mi już wspomniałeś o Google, ok, my mamy takich klientów, w zasadzie dla wszystkich naszych klientów analizujemy to, co się mówi o nich w Google i też tą wizytówkę, patrzymy na gwiazdki, patrzymy, co tam internauci zostawiają, o czym piszą. I niestety albo stety mamy takie sytuacje, gdzie no, internauci mają rację, tak, bo coś tam się stało, bo klient, jeżeli to jest klient, z którego korzysta bardzo dużo klientów, tak, no to rzeczywiście czasami, nie wiem, poprawia aplikację, jakieś funkcje jeszcze nie wdrożył, klienci na coś czekają, więc z jednej strony, okej, warto to monitorować na pewno, warto też wchodzić w dyskusję, nie zostawiać tych negatywnych opinii tak po prostu samych w sobie. Nie wiem, czy to u mnie coś... Coś już przestało, najważniejsze. Z drugiej strony, takie negatywne opinie potrafią być bardzo dobrym źródłem, no, nie powiem, że inspiracji, ale przynajmniej kroków, takiego wiecie, taki to jest słuchanie swoich klientów i to jest dobry kierunek i dobry taki insight do tego, żeby na przykład wiedzieć, co zmienić, czy to w aplikacji mobilnej, czy w usłudze, czy w SaaSie, czy po prostu w tym, co dany klient robi. Trzeba mieć to pod kontrolą, to na pewno. Są też takie serwisy, już pomijam Google, ale na przykład ten, który wspomniał na literę G, który wspomniał, ale nie Google, ten, który wspomniał Szymon, gdzie pracownicy różne piszą ciekawe rzeczy o pracodawcach i tutaj ja wychodzę z założenia, żeby nie karmić trolla, ponieważ to jest serwis, który żyje z tego, że jest dofinansowywany no właśnie tymi firmami, które się boją w trosce o swój wizerunek, wolą zapłacić te parę groszy, wydać kasę na abonament i mieć święty spokój. Ja wszystkim swoim klientom odradzam takie działania i mówię, że słuchajcie, nie wchodźmy w dyskusję, też wchodźmy w dyskusję, ale w taki kontrolowany sposób, absolutnie nie dokarmiając trolla, tak? I też staram się w branży, bo tam głównie jest, znaczy różne tam firmy się pojawiają, natomiast też staram się tam, gdzie mogę, na przykład wykorzystując ten dzisiejszy webinar, też mówić, żebyście wy też mówili wszystkim i edukowali swoich klientów, że negatywna opinia nie zawsze i nie wszędzie jest warta uwagi i martwienia się. O. Aha, w ten sposób, czyli, tak. Czyli jeśli są, bo to jest bardzo ciekawe teraz, co mi powiedziałeś, bo ja sam z tym się kiedyś zastanawiałem, w jaki sposób no firmy sobie z tym radzą, czyli tak jakby ty powiedziałeś, nie dokarmiłem trolla, czyli to trole to są ci hejterzy, tak? Czyli co? Nie, czyli nie, trole to są takie serwisy, które bazują właśnie na hejcie, które budują swoją, nie wiem, renomę, zasięg, budują swój biznes na hejcie, tak?
To o to mi bardziej chodzi, żeby tutaj nie dokarmiać trola, nie sfrustrowanych internautów, bo wiadomo, że każdy ma jakiś gorszy dzień, już nie mówię o jakichś patologiach, ale no zdarzają się, każdy ma gorszy dzień i czasami może zostawić tu i ówdzie negatywną opinię, ale chodzi mi właśnie o takie portale, które no żyją z hejtu. Czyli nie każda, nie każda tak? negatywna opinia jest autorstwa trola albo kogoś, kto pracuje dla konkurencji i chce nas w sieci obrazić. To jest też kwestia obsługi klienta, tego jak sobie poradzimy. To jest też feedback dla nas. Jeśli mamy jakiś problem właśnie z aplikacją, z usługą, z produktem, to też wczytujmy się w te głosy, w te opinie, bo to nie zawsze jest konkurencja, a nawet najczęściej to nie jest nasza konkurencja, to jest po prostu rozczarowany klient i zastanówmy się, nie jak poprawić to w SEO, bo to nawet nie jest kwestia SEO, to nie jest kwestia PR, to jest kwestia najczęściej obsługi klienta, po prostu. No dobrze. To fajnie, że... Jedno wtrącenie jeszcze a propos. Może ktoś, kto nas słucha, się pokusi o taką analizę. Można by było zrobić analizę jakichś kilku takich popularnych kryzysów, jakichś dużych marek, o których mówiono właśnie negatywnie, gdzie się wylały jakieś negatywne opinie i czy to w jakiś sposób korelowało z pojawianiem się naturalnych linków, czy przypadkiem nie pozycjonowało jeszcze lepiej serwisu, który był obiektem tej krytyki, nie? Bo nie zdziwiłbym się właśnie jakby na jakichś forach, gdzieś tam jakichś wykopach, social media, ludzie o tym dyskutowali i wklejali tam na przykład jakiś link do czegoś, czy po prostu używali marki w formie domeny. No, nie zdziwiłbym się, jakby coś się takiego też pojawiało. Super, podoba mi się. Dobrze, tam to w końcu tak jakby wyklarowaliście tą różnicę pomiędzy tym PR i co robi SEO i tak dalej. Jest jakiś może artykuł, który mówi o tym, jaka jest różnica między SEO i PR? Szymon, może jakiś nie zrobiłeś, to zachęcam cię, żebyś napisał taki artykuł na swoim blogu. To wiesz co, łatwiej jest napisać, co łączy SEO i PR niż te różnice. U mnie na blogu na szymonsłowik.pl jest taki artykuł właśnie opublikowany wspólnie tutaj z Kasią Dworzyńską na temat takich taktyk SEO wykorzystywanych w PR-ze. To zapraszam, zachęcam, tam zresztą link chyba będzie w tej prezentacji, a jak nie, to przynajmniej tytuł jest tam, pojawia się w SERP-ach tam na screenie, to każdy sobie znajdzie. Natomiast no, nie spotkałem się z jakąś taką konkretnym poradnikiem od A do Z. No myślę, że cały czas tutaj, chociażby biorąc pod uwagę to, jak wiele wątków poruszyliśmy, jest to takie po prostu taka dziedzina nie do końca ukształtowana i chyba, która się nigdy nie ukształtuje, tylko to jest raczej przecięcie dwóch dziedzin, które mogą z siebie nawzajem bardzo fajnie czerpać i warto, żeby ta świadomość tutaj nawzajem była wykorzystywana, tak jak między wspomnianym, nie wiem, social media marketingiem a public relations, tak, czy jakimiś innymi działaniami. No po prostu jedna i druga dziedzina jest poniekąd interdyscyplinarna, więc no siłą rzeczy o siebie zahaczają, tak? No, jeśli chce się być w czymś dobrym, to też trzeba wiedzieć, jakie jest to otoczenie i te takie narzędzia, które nie są takie oczywiste, tak? Jak to się mówi, think out of the box, tak? Nie, żebyśmy nie korzystali tylko i wyłącznie z tego ciągłego schematu działania, który realizujemy zawsze, bo tak się robi w branży, tylko żeby właśnie zrobić coś więcej, zrobić coś ciekawszego, to warto gdzieś tam wynurzyć głowę z tej swojej nory. No i tak właśnie mi się wydaje, że jestem PR-em dla SEO-owców i SEO dla PR-owców. Świetnie, dziękuję Wam bardzo za bardzo taką długą odpowiedź na temat, czym jest ten SEO i PR i czy to jest różnica, czy to się łączy razem ze sobą. Bardzo taka ciekawy chyba webinar, bo prawdopodobnie taki pierwszy dotyczący, tak? Można by powiedzieć, który mówi na temat różnicy i jak to się łączy SEO z PR-em. Także prawdopodobnie trzeba będzie zrobić chyba kolejny, co? Bo godzina nie wystarczy. No, jest dużo wątków, a my mamy dużo do powiedzenia i dokładnie. Więc tak, może być bomba. W takim razie ja Wam bardzo dziękuję za Wasz czas, za to, że mogliście się tutaj powiedzieć, jak to w ogóle wygląda z doświadczenia, bo rzeczywiście macie doświadczenie kilkunastoletnie, także wiecie, o czym mówicie. I to będzie tyle na dzisiaj. I zapraszamy do kolejnego webinaru. Za miesiąc będzie bardziej techniczny. Będziemy mówić bardziej o audytach i w jaki sposób tłumaczymy audyty techniczne SEO dla klientów, tak? Bo często te audyty są techniczne, są tak techniczne, że nikt nie rozumie. Także za miesiąc Kamil Soja będzie mówił nam, w jaki sposób on to robi. I to będzie na tyle. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Thank you so much. Dzięki za zaproszenie. Dzięki, super, dziękujemy.